Siema. Właśnie stoję przed gmachem nowej pracowni EasyArtu, którą wynająłem z myślą o poznaniakach. Troszeczkę przed nami remontu. Dzisiaj za chwilę przyjeżdża Maciej, Anton, którego na pewno niektórzy już z Was znają, niektórzy poznają. I zostawię mu tą, jakby na to nie patrzeć, niewątpliwą przyjemność oprowadzenia po naszej nowej pracowni. Trzymajcie kciuki, bo bierzemy się zaraz mocno ciężko do roboty. Pozdro! Już? Siema, dojechałem w końcu pod nasz gmach, do naszej pracowni, nowo niedługo otwartej. Zapraszamy do środka. Życzykiem. Ja chciałbym zwrócić już uwagę na te drzwi wejściowe. Po prostu widać, że to jest pracownia pierwsza klasa. Wchodzimy do środka, ogrzewanie już funkcjonuje. Już wszystkim Wam mówię na samym początku, musicie uważać na głowy, szczególnie ci najwyżsi, bo tak jak widzicie, ja mam 1,50 m, a i tak bym głowę stracił, więc zapraszamy dalej. Jak na razie mamy kolor taki bardziej świąteczny, z pomarańczami nam się kojarzy, dlatego będziemy go zmieniali. I proszę wejść dalej, mam tutaj salon. Prawdopodobnie tutaj będą stanowiska do, no wiecie do czego, nie? Jedno stanowisko, drugie. Tutaj w tych zagięciach będziemy wstawiali witraże podświetlane, pewnie, żeby nam tutaj ładnie, pięknie wszystko się prezentowało i będzie to wyglądało, będzie pracownia połączona razem z galerią, więc tutaj jedno z najwspanialszych okien w naszej pracowni. No i tu będzie miejsce VIP-owskie. Prawdopodobnie otworzymy tutaj miejsce VIP-owskie, stanowisko do robienia najpiękniejszych witraży w Poznaniu. Więc zobaczcie nasz salon, tak można to nazwać. Na całym środku będzie największy z największych stołów do robienia witraży w Poznaniu. No i tutaj mamy już, na razie tutaj nie zawitacie prędko, więc proszę sobie wejść raz, dwa szybko. A to jesteśmy w trakcie remontu. Także zbankrutowali. Jedna, że tak powiem, wyjątkowa okazja, żeby wejść na tapecze. Przyszła kuchnia, przyszły zakątek może Micha, jeśli tutaj zagości. To tutaj będą urodziły się jedne z najlepszych śniadań, obiadu, kolacji. To prawdopodobnie Dawid coś ugotuje. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. No i tutaj będzie intymna część, to pewnie większość z Was będzie miała okazję zajrzeć. No i pierwsza klasa, luz, 5 gwiazdek, jest woda, jest wywiew, proszę zobaczyć, woda bieżąca. Była woda, ale się skończyła, bo akurat nie wiem, w trakcie remontu zakręciliśmy, nie? Mamy też oświetlenie przeciwwybuchowe, bo tutaj strefa zagrożenia wybuchem 2 powstaje w czasie produkowania czekolady. No jest papier pierwsza klasa, miękkość, odświeżacz do powietrza, klapa trójwymiarowa z kwiatami. Dla pani, to z myślą o pani zaprojektowaliśmy. No i przede wszystkim jest wywiew. Wywiew, bo jak wiemy, nasz zarząd, Michu, Dawid i cała reszta potrafią ostro zadymić. Więc tutaj wywiew musi być. No jest też ogrzewanie. Ogrzewanie, które no, będzie działało, jest proszę mi uwierzyć, po prostu renowacja tego nastąpi, będzie działało. No i tak wygląda nasza przyszła pracownia. Pamiętajcie sobie, bo przy następnej odsłonie możecie się już naprawdę nie zorientować, że to było tutaj. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia wkrótce.